Zapraszam do subowania oto tego ziomka. Dobijemy mu do 50 subów. I go serdecznie pozdrawiam. To historia życia wzięta, nie jaka zwykła bajka. To historia śmiałka, utworzona przez chłopaka, który był jednym z nas, ale jednak od nas odszedł, który był jednym z nas, a zostawił dużo wspomnień. Bez wątpień człowiek, który godzien jest podziwu, bez dążeń do łez, które płyną w tym głośniku. To kilka zwrotek dla tych wszystkich motocyklów, to kilka łez płynących przez wiele bitów. Motocykl nie ma pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl nie ma pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl nie ma pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl nie ma pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. 1905 88 R, data narodzin człowieka, z którym nas łączyła więź. Spoko gościu, wiesz, ale kochał motocykle i jak każdy z nas poświęcał im swoje życie. Miał siłę, by biec za tym, co wołało szybciej. Wciąż walczył, by mieć szacunek przez swe ulice. Miał pasję w żyle, a w baku benzynę. Nie miał dziewczyny, ale miał swoją maszynę. Jako Kawasaki ZX-10R, pomarańczowy świat i pomarańczowa więź. Pomarańczowy oddech, pomarańczowy tlen, pomarańczowe niebo i pomarańczowy sen. Bo człowiek ten, on należał do odważnych i właśnie przez to był bardzo rozpoznawany. A na obi w zakręty płynął niczym morskie jachty. To dla ciebie te słowa, ten chórek i moje kartki. Motocykl jedna pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl jedna pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl jedna pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl jedna pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Pamiętam pierwszy miesiąc, gdy uczyłeś się walczyć. Pamiętam pierwsze dni, pamiętam pierwsze upadki. W końcu nabrałeś prawy, tak jak kiedyś każdy z nas. Ale nie wiem dlaczego Bóg wyliczył tobie czas. Pamiętam twoją minę, pamiętam twoją twarz. Kiedy się wywróciłeś, to były upadki dwa. Pytałem, jak się masz, a ty mówiłeś, że dobrze. Ale nie wiedziałeś, że wnet zgaśnie twoje słońce. To była chwila zwątpień, bo czułem, co się dzieje. Jadę ostatni raz i za chwilę tutaj będę. Straciłem nadzieję, gdy widziałem, jak się toczysz. Wygięta barierka i połamany motocykl. Wiedziałem, że odchodzisz. Wtedy zacząłem płakać, bo w pamięci zostają te wszystkie nasze lata, te wszystkie spotkania. My mieliśmy cię za brata, a twoja śmierć to dla nas ogromna strata. Motocykl jedna pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl jedna pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl jedna pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl jedna pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl jedna pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl jedna pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl jedna pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Motocykl jedna pasja, motocykl wielka rzecz, motocykl to rodzina i nas łączy wielka więź. Miał zaledwie 10 lat.
zaledwie 10 lat, gdy pokocha motory, ciasu pierwszy motocykl. Ale był trochę za młody, z wiekiem pasa się rozwija, nie dawała mu spokoju. Więc uzbierał trochę ściana, nie mówił o tym nikomu, chodził po pokoju. Myśląc jak ogarnąć moto, chciał wiedzieć kto uczucie, podnieść go na koło, w końcu się udało. Kupił Hondę CBR-kę, poświęcał się swojej pasji, wkładał w nią całe swoje serce. Pewnego dnia los do niego się uśmiechnął, poznał piękną dziewczynę. Też jeździła CBR-ką, pierwsza randka, kolacja i wspólna przyjaźnia. Dobrze im się rozmawiało, ja by go od dawna znał. Żaliła się, że nigdy szczęścia nie zaznała. Może dlatego, że tak naprawdę nikogo nie kocha. Po kilku spotkaniach chłopaku się zakochała. To była miłość, żyć już bez niego nie chciała. Minęło kilka lat, nadal byli razem. Mimo to, że zaszła w ciążę, nie rezygnowali z marzeń. Zawsze mu mówiła: kochanie, nie przesadzaj z gazem. On jej nigdy nie słuchał, lubił na moto poszaleć. Pewnego dnia chciał zrobić jej niespodzianki, kupił pierścień, bo wiedział, że do końca będą razem. Wracał do domu szczęśliwy, chciał się oświeżyć. Nagle coś w niego wstąpiło, poczuł energii zaszczyt. Jechał zamyślony, a na liczniku 120. Nagle czołowe zderzenie, moto całe w częściach. Uderzenie było tak silne, że nie było po nim co zbierać. Chłopak leży połamany, oddychać przestał. Niestety to była jego ostatnia przystań. Teraz pewnie po niebiańskich autostradach z innymi śmiga. Nagle telefon do dziewczyny, że on na motorze zginął. Zginął na miejscu, bardzo nam przykro. Miała 16 lat, to miał niewiele więcej. Spotykali się bardzo często, ona skradła jego serce. Mieli wspólną pasję, kochali szybkie motory. Motocykl był dla nich po prostu jak narkotyk. Uwaga, bo ta pasja bardzo szybko uzależa do tego stopnia, że przerwa nie mogła mieć miejsca. Za motocykl poszliby nawet do piekła. Ona na motorze była taka piękna, zjawiskowa figura. Piękne oczy, wygląd godny, a nie łatwo. Ona była nieposkromiona, gdy przeciągała manetkę. Była taka zadowolona, prawdziwa motocyklistka i z prędkości spragniona. Chłopak był pewny, że to będzie jego żona. W jego myślach była tylko i wyłącznie ona. Moto był dla niego jak druga żona. Sam na sam z motorem i prosta droga. Kawasaki Ninja, a za nim jego dziewczyna. Chciała go dogonić, ale on to z prędkością przeginał. Gdy tak jechał, o wszystkich problemach zapominał, wpadł w taki stan, że nie zwracał uwagi na świat. W pewnej chwili był sam i jego jedno ślad. Zostawił ją w tyle i przed siebie gnał. Przypomniał sobie słowa matki: nie zostawiaj nas, motor nie jest tego wart. Nadal
nie zwalnia dziewczyna, zaczęła go dogonić. Pamiętaj, silniej i szybciej niż twój anioł, cóż potrafi latać. Gdzieś wyrusza w podróż, tak mówi mu jego tata. On mógł z nim zawsze o wszystkim pogadać. Też jeździł na moto, ale spotkało go nieszczęście. Wpadł pod samochód, nie zobaczył syna nigdy więcej. Odziedziczył pasję panią, zawsze będzie go chronił. Fakt na śmierci ojca, niestety go odobił. Jakoś się pozbierał i spełniał swoje marzenia. Latem przeświat synem, mógłby te marzenia spełniać. Gdyby nadal żył, pewnie jeździłby do teraz. Spojrzał śmierci w twarz, doświadczając śmiertelny uraz. Chłopak za szybko wjechał w zakręt i wyleciał z drogi. Wtedy przypomniał sobie te wszystkie przestrogi. Dziewczyna chciała go dogonić i podzieliła jego los. Rozbił się na jej oczach, to był dla niej wielki cios. Chłopak umiera, dziewczyna straciła przytomność. Oddał jej swoje serce, teraz będzie w niej bić mocno. Lekarz jej powiedział, że chłopak oddał jej swoje serce. Powiedział jej też, że nie zobaczy go nigdy więcej. Teraz już zawsze będzie miała przy sobie swoje szczęście. Mimo tego szczęścia ona nadal z nerwów się trzęsie. Już po wszystkim przesadzi i z prędkością Bóg pozwoli jej żyć, ale chłopak jest już przyszłością. Mówicie, że dawcy, ale to oni dają innym życie. Dzięki nim w niej jednej osobie ich serce nadal bije. Giną w wypadkach, a wy z nich sobie szydzicie. Poświęcają się swojej pasji, nie jeden dram, bo to żyje. Kochają ją nad życie i z niej nie zrezygnują. Liczą się ze śmiercią, ale to pasje nimi sterują. Jeśli jeździsz na moto, to jedź z głową. Niech ten track będzie dla ciebie przestrogą. Co? Słuchaj tego, historia motocyklisty 3. Z myślą o wszystkich, co zginęli na motorze. Jadę w górę za ich. Czuł się z pasją, dwie pasje, motocykl i rap. Dla niego świat bez moto i rapu nic nie był fart. Codziennie przez świat chciał na moto gnać i w ten oto sposób zdobywać cały świat. Nie potrafił się bać, był bardzo odważny. Gdy zakładał kask, uśmiech nie schodził mu z twarzy. Jeździł mimo to, że nie akceptowali jego pasji. Jego rodzice byli mocno z nim związani. Nie chcieli, żeby się z nami już stracili w ten sposób syna. Wyprzedzał samochód i wleciał prosto pod tira. To nie jego wina, że Bóg tak chciał. Bóg go tam chciał, więc jego brat opuścił nas. Chłopak po wypadku zdecydował wziąć się w garść. Nie posłuchał ich, kochał motocykl i świat. Obrał swój szlak, sam wiedział co robić ma. Chłopak jeździ do dziś, choć minęło czasu szmat. Mimo upływu lat, nadal w życiu jest sam. Czeka na tą jedyną, może też znasz ten stan. Życie jest czasem jak kart, zostawia nam w głowie ślad. To słowa, dzięki którym masz podbijać świat. Więc bracie, bądź jak grać z najlepszej ligi. O swoje walcz i zmierz się twarzą w twarz. Najgorzej z chwili przed ciebie bać. Nie skreślaj swych marzeń, dąż do ich spełnienia. Nie szukaj dodatkowych wrażeń. Historia miała
miała 8 lat. Zobaczyła moto, czuła to od środka, to jej cały świat. Dwie pasje, motocykl i rap. Zaczynała marzyć od lat, się z tym męczyła, że nie może dosiąść pasji życia. Pewnego wieczoru nastała u niej odwaga, rodzinie tłumaczyła, że to połowa jej życia. Nie mogłaby z tego wytrzymać, zrezygnować nie chciała. 16 wiosen nadeszło szybko, chciała zrobić prawko, żeby ciągle latać. Rodzice powtarzali, to jest niebezpieczne. Chciała jeździć mimo, że nikt jej nie rozumiał. Wiedziała swoje, kochała to nad życie. Gdy wsiadała na moto, czuła